Hej, siemano, z tej strony MRM i dzisiaj ze mną jest... A to nasza seria Don't Starve Together. Dzisiaj od razu jak najszybciej idziemy na wyprawę, na północ. I miejmy nadzieję, że coś dobrego znajdziemy. Och, ale bawołowie, co tutaj byś miał dużo, dużo tej ich sierści. Ogólnie to, zobaczmy, jak uciekaliśmy przed bawołem, który miał wtedy ten swój efekt, to... To on nam wlazł do bazy i teraz ogoliliśmy go sobie w bazie i mamy własnego bawoła. No dokładnie. Eda, tu mamy domek świnkowy. Wiesz co, jak jest? Tu mamy świnkę, to ja ten domek zburzę, żeby, ja żeby zdobyć te materiały. Tylko uważaj, że możesz zginąć. Lepiej nie próbuj. Nie bij świnki, bo zbyt szybko życie stracisz. A ty tak, biorę te surowce, żeby Oczekaj, widzę jedzenie, Ja też... A na razie znajdźmy coś. O dobra, grzyby można zbierać. Naszym ogólnie celem, mówiąc szczerze, byłoby znalezienie najlepiej na jakiegoś bagna. Bagno może nie jest za fajnym terenem, ale akurat teraz by się bardzo przydało ze względu na to, że potrzebujemy papirus, który pozwoli nam się skrzeszać oraz przywracać zdrowie. O, motyl, gdzie mam? No, motyla nie będę zbierał. Chodź. Dobra, jak mam jeden stack zmarnowany, czemu nie? Motylku, gdzie jesteś? Kacz. No nie, dobra, dwa motyle, ja wolę motyla, który nie jest na terenach. O, gnij, siłaczu, dasz radę. Okej, okay, mamy motyla. Mam akurat 8 użyć, czyli będę na początku chciał stworzyć 2 ule, więc do tego już można stworzyć ul, ul motylku? Nie, wiesz co, motyle zbieram, żeby były kwiaty, tak jak mieliśmy na naszym świecie kiedyś dużo bardzo kwiatów. No i idealnie, po prostu idealnie, mamy bagno. Ale bagno nie jest za dobra. Więc tak, czy... twoim celem będzie uważać na memy i zbierać papirus, czyli trzcinę. Pamiętaj, że jak spada ci zdrowie, to znaczy, że gdzieś blisko jest macka. Dobra, weźmy, zjedzmy sadzą. Niech będzie, sadzonki też nie takie złe. W razie w uważaj na te, na to jak ci spada. Chwilę bym słyszał psy. Kurde. Ale to chyba to nie było, ja się jednak pomyliłem. Dobra, na razie nic nie słychać. W razie w na bagnach mamy dosyć spore szanse na te. Dobra, smsy. Spore szanse na przetrwanie z tego właśnie powodu, że tutaj jest dużo macek, a macki... W tym przykładzie będą naszymi sojusznikami. Spada. Dobra, już nie spada. Kielub jest pomowanie... Spada. Gdzieś jest macka. Nie, teraz niestety nam to nie pomoże. Uważaj, komar. Czekaj, to jest co? Chodź, biegnij za mną, ucieknijmy stąd. Teraz uważaj, bo to jest macka. Może Abigail ruszyć. Dobra, to wezmę. I na razie idziemy stąd. O nie, komar nie bije. Idź komaru, komarze, uciekaj ode mnie. Czekajcie, co jest z tych głów świnek, teraz sprawdzimy. Dobra, tu mamy pająki, uwaga, uciekaj. Myślę tak, stworzymy sobie bazę gdzieś od tutaj, tak przy bagnach, ale też trochę... Nie, to są pająki, dobra. Wiesz co, chodź na drodze, stworzymy sobie bazę. Ale na razie jeszcze jak mamy czas, to Abigail bije pająk. Teraz na Abigail już są pająki. A, uciekaj. Jak się tworzy w ogóle papirus? Papirus tworzy się z trzech trzcinek. To jest chyba z trzech trzcinek, dobrze pamiętam. Tworzy go się podobnie jak kamienie, tylko po prostu z trzciny. Dobra, trochę, bo zbieram sobie jeszcze kilka kwiatków, bo potrzebuję, do tego sobie zbierz. Ja potrzebuję jeszcze dwa kwiatki. A ja mam, taki nieużyty ten różaniec, czy coś tam. A ja sobie zrobię, spokojnie. Różaniec. O, groby tutaj są, dobra, uwaga, pająk. Dobra, to sobie zjemy. Jeszcze jedna potrawka na potem będzie. Grzybków niestety nie będziemy jeść, po części nie potrzebnie go zebrałem. Dobra, bo przez chwilę się wystarczy, że leci pies, bo taki sam dźwięk był. No, ale chodź tutaj, stworzymy sobie bazę. Wiesz, różanie z głowie to bardzo ciekawa sprawa. Tylko tak, nie dokładaj więcej do ogniska, nie dokładaj więcej. Dokładnie więcej dlatego, że ja tutaj dołożę tylko to, co jest tak najbardziej mi niepotrzebne i dlatego nie dokładaj, ponieważ tam tu się może coś podpalić. W tym czasie możemy trochę sobie drzewa pozbierać, ewentualnie właśnie jesteś ciekawy? Że różaniec na głowie to bardzo ciekawa sprawa.
No jakby ktoś się postarał, czemu nie mógłby włożyć ten kłód. A to jest wianek, wianek to inna sprawa. Wianek ja mam zawsze zapasowy, bo tam bo ten już mi się widać. Ja tylko myślę, że to się aż tak nie opłaca z tego właśnie powodu, że te wianki, one się razem niszczą, podobnie jak jedzenie. Dobra, ile masz mi powiedz tego? Weźmy też to do ognia, rzućmy. Ile masz drewna? Zero. To weź sobie, zrób siekierkę i pozbieraj, ale żebyś miał też te 20 sztuk. To jest ścinaj po prostu pobliżu do drzewa. A masz jakiś krzemień? Patyczek już widzę, czy jeszcze tylko krzemień? Krzemień. Krzemień. Mamy noc. Gdzie krzemień? Czekaj, raz ci trochę... Albo czekaj, już ci stworzę siekierę. Trzymaj. Dobra, jest noc. No pierwsza nas na wyprawie w ogóle. Mamy noc. A wtedy lubią się rozpić łapki grające. No jak mam teraz prawie 200 zrobów psychicznego, więc aż tak źle nie jest. No ja mam dobra, 112. Mamy teraz czas. Zobaczmy mapę. Według naszej mapy na tutaj na prawo mamy groby. Groby fajna sprawa. Na północ mamy. O! Widzę tutaj małą rzecz, która również mnie trochę niepokoi. Mianowicie za bagnem mamy teren, gdzie jest bardzo dużo pszczółek, tych wiesz, takich tych niedobrych. Pamiętasz jak zginąłem wtedy? No, powiedz mi, a gdzie są te jaskinie, o których ty nie mówiłeś, że są te przerośnięte, zmutowane króliki? Jest takie, to się tam przyznam, że w tym miejscu nigdy nie byłem. Czasami jak się znajdzie, co tak jakby takie kamienie i w tych, jeżeli te kamienie się wykopie, to wtedy otwiera się jakby takie przejście do podziemi. No i właśnie za pomocą tego przejścia możemy na przykład właśnie zejść do podziemi i dzięki temu mamy taki jakby kompletnie nowy świat. Przyznam, że fajna sprawa. Zabiera nam mamy tu bugle borówkę. Wiesz co? Nie. Wiem o tym, różni się tam takie coś, że jest tam wiecznie ciemno. Dobra. Wiecznie są potworki. Wiesz co, nie wiem, wiecznie potworki, aż tak bym tego nie nazwał. W ogóle ja się jednak pomyliłem, na jeden papier wymaga 4 sztuki. Dobra, to chodź jeszcze raz na te. Abigail, chodź za mną. Chodź jeszcze raz na te tereny. I przy okazji, ja mam właśnie ten jeden, mam swój młotek, który noszę cały czas. O, w ogóle tej Abigail zabija pająki. Mamy dużo tych fajnych rzeczy, dobra. Zjedzmy to. Chcesz to weź te, ja wezmę pajęczynę, ty weź jelita, to jeszcze masz drugie jelito. To się nam przyda do tych kamieni wskrzeszających. No, zawsze się przyda to, dobra. Na razie nie jest źle z głodem. Więc tak, co ja bym najbardziej chciał sprawdzić? Motyla zostawię. Mamy mój młotek. Gdzie jest mój młotek? Tu jest mój młotek. Co dostaniemy, jak to rozwaliłem? Bo jestem bardzo ciekawy. Skóra! Dostajemy skórę świni. Ty wiesz, co to znaczy? Nie chcę parasol mieć. Dobra. Ja rozwalam. Czekaj, ja pozbieram, bo ja mam ja miejsce. Ja też na to. Mam dużo ja mam, miejsca. Już mam. Chodzi o to, że wiesz co, najlepiej zbierać tak po staku, czyli jeżeli na przykład ja mam zajęty, rozpoczęty już stak ze skórą, to ja to będę zbierał, daj mi tą skórę. Po prostu ona się będzie marnować, na przykład ja dam ci za to papirus cały, bo ja... Cię wtedy mieli, będziemy się mogli tak fajnie podzielić. Dobra. Na przykład jeszcze, czekaj, co ty jeszcze masz rozumieć? Krzemień, do krzemień to ja będę miał... Drewno, wiesz co, dam też ci te dwa kawałki drewna, bo ja tam dwa za dużo. Okej, widziałeś? Chyba nie mamy niestety wgranego tego modu, który pozwala nam kopać ścinę. Szkoda właśnie, ten mod według mnie bardzo był fajny. A on mi się skraszował? No właśnie on ci się skraszował. Uwaga bo na macki. Ktoś nie wiedział tu modu, ja też się nie wiedział. Uwaga na macki! Czekaj, to jest dziura? Nie, wydawało mi się. Czekaj! Czekamy, wiesz co, choć lepiej uciekamy jednak stąd. Gdzie jest moja włócznia? Dobra, włócznia. A wiesz, jak tutaj... ja automatki nie zjadam? Go. Okej, nie ma ekstra. Dobra, uwaga na nie no, na ja pszczoły. Tam nie idę. Za nic. Czekaj, ale wiesz co, możemy to wykorzystać? Czekaj, ja tutaj mam... muszę mieć najpierw miejsce. Czekaj, nie dałem ci wszystkiego. Ja tam nie idę za. Papierus cały. Czekaj, to ja... To mnie osłaniaj. Kacz, pszczółko, łapajmy się. A! Zapomniałem, że te też mają te niedobre pszczółki. Dobra, uciekamy, uwaga! Okej, wiesz co? Chyba nie pójdziemy tam. Nie. Tym, o memy się biją z tymi. Mem mnie goni, pszczoły mnie gonią, wszystko mnie goni.
Jeszcze maski Ja dwie. uciekam, gdzie pieprz rośnie. Ja też uciekam byle gdzie. To jest pewnie nad nią miejsce na trzcinę. Nie mogę uciec. Nie mogę znaleźć wyjście. Dobra, uciekaj. Tutaj są memy, co uważać. O, ryba. O, ty, macka nam pszczoły rozwala. Okej. Okay. Mój błąd. No. Pszczółki cię polubiły? Czekaj, jestem na granicy terenu pszczół i tego drugiego. Bagna, nie, już ja nie? Uciekam, ja uciekam. Jestem... Czekaj, gdzie jesteś? To jest ważne, żebyś nie zginął. Wyjścia. Dobra, zjedzmy ja wyszedłem potrawkę. Sobie weźmy to. Jeszcze bym chciał kilka tych pszczółek ja sobie złapać. Uciekam tam gdzie wchodziliśmy na bagno, to sobie tam idzie. Okej, okay, i tu mamy naszą mackę. Macka nam będzie pomagać, jeżeli ją odpowiednio wykorzystamy, ale ją można bardzo prosto wykorzystać. No, macko, budź się! Chodź. Nie ma tak... naprawdę, dobra. Macko, teraz... No dobra, niż ci dajesz, dasz radę, macko, dasz radę. Chodź do mnie, bo ja nie mam materiału. Gdzie jesteś, powiedz? Okej, okay, ja jestem tam, gdzie my wchodziliśmy na bagno. Okej, okay, ja już idę, spokojnie, idę. Biegnę, nie, bo ja mam jedną trawę, a trzy mi są potrzebne. Chyba spokojnie, ja mam też dużo materiału na ognisko. Teraz zwykle zobacz, mamy na razie 12 minut odcinka. Okej, okay, już jestem, już cię widzę, spokojnie. Mamy tak, czyli... Wiesz co, chodź, stworzymy sobie miejsce na ognisko. W podobnej lokalizacji to wtedy. Wiem, dobra, to mięso z potwora nie będziemy zbierać, bo niestety... ono się nie przyda. Tu mamy żaby, dobra, wiesz co, chodź tutaj. Chodź, tu zrobimy ognisko, ja już robię ognisko. Wiesz co, czekaj, ciut dalej, bo to są pająki. Niech będzie... Tutaj, dokładnie. Ja sobie w ogóle ryby ugotuję, bo te memy dostałem w ogóle... Ryby mi dały. I mamy... jedzonka trochę, dobra. Grzybek w ogóle... W ogóle myśmy tu naprawdę byli. Ja sobie zjem zostawię. Kwiatki, które ja mam, bo kwiatki bardzo dobre są. Czekaj, jeszcze dam się w ogóle jeszcze... A kwiatki w ogóle jak coś, jak się je zje, to one coś dają? Kwiatki, one ci powiem, że one może nie dają dużo w tym znaczeniu, że jak się zjedzę, to dostajesz jedno zdrowie. To taka prowizoryczna rzecz, żeby zbierać coś. Dobra, jak tam u ciebie jest z drewnem? 10. No to weź zbierz do tych 20 jeszcze. O, jest czas, ja sobie wezmę mniejsze drzewa, to weź sobie te duże. Dobra, tutaj mamy trochę problemu z naszym niestety zdrowiem. Zawsze na szczęście siłacz posiada własne swoje umiejętności, które pozwalają mu się nadleczyć. Dzięki temu możemy w bardzo fajny sposób odzyskać to zdrowie. Kupienie czy jeśli upiekę nasionko, dostaje coś jeszcze? O, dostaje zdrowie, dobra. Na razie mamy żarcie. To jest minus, co zrobić. Dobra, zobaczmy teraz jeszcze. Prawdę, nienawidzę, jak mi cały czas wywala. Ja sadzę drzewka, żeby się drzewo Skype zła co się rzecz. Stało? Dobra. Nie, cały czas mi wyświetla, że ktoś jest dostępny i to właśnie takie głupie trochę jest. Mogliśmy sobie na Steama gadać. Nie, błąd. Nie, ale lubię dobra. Przez Steama. Nic się nie stanie. I dlaczego nie lubię? Przez Skype jestem. Na Skype'ie ten, na Skype'ie... Na Skype więcej ciągnie tego, tych... internetu w porównaniu do Steama. Bardziej obciąża internet. Słuchaj, szczerze, jak ktoś tak jak ja ma nieskończony internet, to kogo wchodzi ile co. Nie chodzi mi o to. Chodzi o to, że jak masz internet, to wtedy masz jakby określoną szybkość internetu i po prostu Steam mniej tej szybkości wymaga, jeżeli chodzi o porównanie ze Skype'em. LTE to do końca u ciebie nie jest też LTE. No u mnie jest LTE. Kiedyś mierzyliśmy, trochę było inaczej. Nie wiem do końca jak sam ty. Dobra. Myślę, że mamy tutaj trochę chwilę. Ile tej trawy mam? W ogóle mam bardzo mało trawy. Co jest w ogóle zbroję w razie W? Tak ktoś myślę, że możemy walczyć w przyszłości, więc czemu by nie? Ja sobie szukam mojego jednego ulubionego. Jest survival. Czy ja w ogóle zrobię tą zbroję, jak nie mam... Czy w ogóle nie zrobimy jego błędu? Co ona tam gadała? Nie zrobię zbroi. Co nie zauważyłem.
Myślę sobie tak, zrobię sobie zbroję, ale zapomniałem o tym, że jej nie zrobię, bo nie mam jej A jeszcze mam, a masz odkrytej, no może szkoda. dwie pajęczyny? No akurat tą dwie Chcesz mi pajęczyny. dać? Też jedną skórę? Dam, czekaj, ja ci już je daję, tylko... Jedna skóra? Dobra, ja już tu muszę trochę trawy sobie nadrobić, bo niestety ją zużyłem Jeszcze na głupi sposób, myślałem, że tylko mogę jednak jedna to zrobić. skóra? Dobra, niech ten grzybek to jest, co jest, stoi. Więc teraz tak, chcesz jeszcze raz iść na bagno, czy idziemy może teraz w innym kierunku? Tam. Dobra, jak będę chciał blisko. Ja sobie to mój telefon. Wiesz, A to jest co, mam pomysł. Chodź tutaj na groby. Groby są fajną sprawą. Chcę powykopuję trochę. Dobra, groby. Masz... O, naszyjnik do skrzeszania. Coś masz, dla ciebie. Masz... Okej. Okay. Tutaj... O, w ogóle, czekaj, ja sobie to wykopię, wiesz co, bo to będzie dobre Gdzie do się opalenia wkłada ogniska. To? Ja sobie trzy akurat sztuki. To dajesz tak chyba jak no masz dobra, ten, już jak mi się masz... samo Dobra, a masz? To musisz mieć włożone tam gdzie plecak Wiem. chyba, a albo masz tam gdzie może hełm. jeszcze jedną skórę byś mi dał? Wiem, że to nie będzie stakowo, ale bym potrzebował. A powiedz co, bo dokładnie potrzebujesz, bo są, bo jeżeli chcesz stworzyć... A co Raz. chcesz stworzyć? Chyba da ci Po parę to, razy. żeby nie tracić zdrowia psychicznego, bo u mnie to jest straszne. To dobra, jak bardzo chcesz, to ci ile Jedną. potrzebujesz dokładnie? Jak się to rozdzielało? Control Shift, nie Control Control Shift. Control nie, Control to on coś gada. Ten przycisk. Dobra, i teraz... Okej, jedną skórę. I proszę bardzo. Dobra, Wiesz, teraz że tak, jest tutaj takie była wcipskie, że świnka. potrzebuje machinę naukową, więc... A, czyli to samo co ja. Niestety. Tylko ta Dobra, nauczycielka to No te kryształy, wiesz co, czekaj, ja nie mam miejsca, masz kryształ, bo ja nie wiem co z nimi zrobić. A jak działa ten naszyjnik do wskrzeszania? Tak jak giniesz, to normalnie wskrzesza się. Ale wskrzesza cię w weźmy tym trochę... samym miejscu? No tak, chyba. I do końca nie wiem, wiem, że on ma kilka użyć, więc to jest bardzo fajna sprawa. Ja trochę pozbieram sobie w ogóle tego, że w razie mielibyśmy czym palić w ognisku. Jest sam pomysł taki, pójdźmy w innym kierunku. Może pójdźmy teraz na prawo od naszej bazy. Tylko by się w ogóle przydało znaleźć coś do żarcia. A co jak Wiesz, też możemy też o bazę nie zahaczyć. Śpi, a ja go ogolę? Chyba nie można, a w innym przypadku będziecie goni. Ale nie mam co wywalić. A dobra. No gdzie to? Really, nienawidzę siekier, nienawidzę już tej łopaty. Weźmy kill off, dobra. W ogóle tu kupa jest, tak kupy nie zbieram. Dobra, wiesz co, mam pomysł taki, chodź zahaczmy o bazę, ja sadzę sobie niestety drzewko. Mam... Dobra, czemu nie? Dobra, jakbym tą siekierę, która już mi pomogła bardzo, bardzo. Weźmy sobie, wykopmy więcej tych sadzonek i przy okazji zasadzę A wziąłeś jakieś na bazy. Drogę jedzonko? Wiesz co, właśnie nie mam jedzenia, wiesz co, mam pomysł taki, chodź do bazy, wrócimy. Wiesz co, najlepsze? Zrób po prostu cięcie i się widzimy, jak będziemy w basie. No dobra, jak tak bardzo straszny to... Już dobry, który to była? Chyba to była, to? A, nie pamiętam. Dobra, okej. Okay. No to jesteśmy dalej. To będzie akurat następny naszyjnik. I w ogóle musimy tutaj to zrobić z tym. W ogóle zróbmy sobie kanapkę z żabą. Będzie duża, ładna kanapka z żabą. Dobra, zbierz już to może te rzeczy z farmy, przy okazji jak jesteś. O, i sobie zrobię od razu parasol. A ja tą zbroję. Zawsze zbroja potrzebna jest. Zbroja do walki jest. W tym samym czasie... A, nie czuję się za dobrze, no niestety. Życie, panie siłacz. Dobra. Naszej farmy postawię podobną, dokładnie taką samą farmę ciut dalej. A ciut dalej to mam na myśli gdzieś tutaj. Tylko nie pamiętam teraz jak dokładnie to stawiałem, bo to stawiałem takim fajnym sposobem. Ale no może mi się uda. Ja chyba wiem jak to zrobiłem. Tak. I dajesz. Plant to jest prawy przycisk myszy. Dobra, z takim... Tak raczej to nie stało, no szkoda. Właśnie nie pamiętam nigdy jak ja to fajnie tak robiłem, bo tą część robiłem dawno. W ogóle mógłbym to zebrać, bo szybciej to urosło. Ale zbierzmy to szybko. Kut, kut, kut. A już kanapka. Ja muszę kanapkę z żabą zjeść, bo nie mam tak samo głodu i życia.
i mniam. Już się czuję lepiej. Dobra, teraz mamy noc. Mamy odcinka 20 minut, więc nie jest to mało. I nie jest to też to dużo. Jeszcze według mnie jest za mało na koniec odcinka, więc gramy dalej. Bo gram, czy trawa rośnie bardzo fajnie. Dobra, zbierzmy to i teraz tutaj, jak pamiętam, mamy chyba 16 sztuk. Raz, dwa, trzy. A nie 16. W ogóle ja zrobię 20. Śpiwór. Śpiwór kończy bardzo dużo godów. No i tak to zrobię. Dobra, myślę teraz. Ale co, jak go zrobię, to mi dużo głodu zje? Nie, jak użyjesz. O, dobra, chyba trafiłem, tak? No i tutaj jest źle. Dobra, tu będzie trochę... To jest błudna robota, właśnie dlatego zawsze łopaty lubię mieć przy sobie. Niestety noc mi to nie ułatwia. Ale zawsze mogę dać do ogniska coś jeszcze. W ogóle może znowu bawoła ogolić. Już kogole. Dobra. Ledwo widzę, ale ta część mi zawsze pomoże. Chyba. Biedny, jest ciągle oszczędzany. Dobra, wiem co zrobię. Fajnie ten parasol, co? Powinno już nastać. No, fajna sprawa, przyznam. Peak House, dokładnie. To jest bardzo fajna rzecz. Ej, a ten Peak House to jest taki nieskończony spawner. Tak, chyba nam brakuje tutaj trochę. Rączka idzie. Zobaczmy tak, czy ja parączki. Mam coś... O, łapka. Dwie łapki idą, atakują nas. Dobra, kupę damy tutaj. W ogóle tego drewna... A, zużyłem dosyć sporo drewna, ale damy i tak połowę do skrzynki, bo i tak wydobędziemy ją w ciągu ogólnie dnia. Dobra, mamy ładną muzyczkę. W której skrzynce ja zadbam o ładną muzyczkę. Kamień. Tutaj nie. Tutaj jeden. A, szkoda. Dobra, brakowałoby jednego kamienia i chyba jednej deski. A nie widzę jej! Co z nas gasi? Ona nie gasi całkowicie, tylko tak częściowo. Zła rączka zabije. Dobra, kamyki, włóżmy do skwarzy, bo darkness, ciemność atakuje. Czekaj, to jeszcze dużo rzeczy zrobię, bo ja... Dobra, to weźcie jeszcze za mnie chwilę jedzenie. Dokończymy to i pójdziemy albo w tym, albo już na następnym odcinku na dalszy. Jaki zakładce był papirus? O, dobra, mam go. Refine, czyli ten taki... Ale nigdy nie lubię tego stawiać. Bo zawsze takiego pecha zostawiam tych wszystkich... Mam dwa papirusy. O! Idealnie, dobra, czyli muszę ciut wyżej. Dobra, ja się jeszcze zajmę jedzeniem. I jeszcze piąty kawałeczek, to jeszcze ciut wyżej. Żaba. Okej, okay, idealnie. No i teraz powinno być już z główki. Okej, okay, nic nie mówiłem. Biednie bawołek, uszpecony. No ważne, że mamy przynajmniej naturalne źródło tego. Naturalne źródło tych wszystkich potrzebnych surowców na zimę. Dzięki naszemu bawołowi. Dobra, gotowe. Obracamy mapę i lecimy. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. No nie, ty monsterową wezwanie zrobiłeś. Nie jest monsterowa. To jest monsterowe. Ale tam nic monsterowego nie dodałem. Dałeś pewnie dwa duriany. No, dałem. Durian jest jak... dokładnie tak samo działa. A tu w ogóle diamenty, kryształy lecą. Dobra, problemy z głodem mam minimalne. Dobra, czerwone te... Włóżmy tutaj w ogóle... mam... Fiacet mam, w ogóle mam dużo jelit. Jelita wezmę, trochę się uleczę. Idealnie. Do tej skrzynki włóżmy sobie może... Dobra, nie wiem, masz to, co przywraca maksymalne zdrowie? No jeszcze raz się niestety nie. I na razie nie. Co? A co jest potrzebne oprócz jelit? Jelit takie ulepszone trzeba też zrobić, a to potrzeba tego tego pyłu. W ogóle wspomniałem też, że mamy tu naszą farmę żabich udek, która w ogóle zaczęła łapać pająki jakimś trafem. Eski, tu w naszej fabryki żabich udek mamy 3 mięsa z potwora. To już tutaj nie gra trochę, jakby te żaby... Okej, ta żaba jest taka inteligentna. No tak, nie wiem, tak trochę dziwnie. Fabryka żabich udek łapie mięso z potwora, fajno. Dobra, gotujemy sobie jeszcze jakąś potrawkę na koniec. Nasz bawoł już kupę tutaj robi.
I znowu deszcz. Podajne stworzenie. Dobra, tutaj nam się prawdopodobnie powinna ugotować żaba. Żeby potrawka. No, mamy 25 minut. Nieźle. Kupę dajemy tutaj. Gotuje się i możemy wyruszać. No dobra. Ale czy to mogę, to nie można do ognia, szkoda. Dobra, weźmy, zużyjmy najpierw to. Znaczy, tak to nie ma znaczenia, które zużyjemy, ale... Dobra. To będzie do... O, w ogóle mam trzy jeszcze te kawałki. Dobra, weźmy to może do podpalania. Zobaczmy teraz na mapie. Możemy pójść tutaj na południe, choć tutaj chyba nic nie ma. Pójdziemy w tutaj dokładnie. Powiedzmy taką rzecz. Okej, daj mi kanapeczkę. Co mam zrobić z tą monstrową wiązaną? Nie wiem, co z tym może zrobić. Dobra, jak mamy dużo czasu jeszcze, to chodź już, może wyruszymy na tą wyprawę nawet. Ja w razie na ognisko jeszcze materiałów minimalną ilość mam. W razie w użarć, albo wiem, zrobię może jeszcze jedną dobrą rzecz. Zostawię część tych surowców, które mam tutaj. Zostawmy jeszcze tylko, tutaj już mi się nie zmieści, zostawmy to. I w pierwszej skrzyneczce, dokładnie w tej, to staka. I się zdaje, czy ta podłoga też przyspiesza? Wiesz co, nie jestem pewien tutaj niestety. Dobra, zostawmy jeszcze więcej, bo tych patyków mam bardzo dużo. Patyki to fajna sprawa. Patyki się nam bardzo przydadzą, jak nie na teraz, to na zimę. Dobra, możemy iść już nawet do tych pszczółek. Nie mam siekiery, czy mam siekierę? Mam siekierę. Mogę zawsze sobie trochę węgla. Odnikają mi drzewa, kiedy na nie najadę. Dobra, to są spalone? Są spalone, specjalnie spaliłem takie miejsce tam do spalania tych drzewek, żeby po prostu byśmy mieli takie miejsce. Dobra, mało głodu mam. To jest niestety wielki problem mały teraz. Dobra. Niech ci będzie ta parasolka. Dobra, chodź ty tutaj. Weźmy tak, trzeba wszystko zjadać, co znajdziemy na drodze. Dobra, i tutaj mamy nasze pszczółki. Powinno być jeszcze jakiś krzaczek. Mam bardzo mało głodu. Jak dobra. Wyglądam w tej parasolce? Krzaczek. No dziwnie. O, piorun atakują Abigail. Ale my nie robotem jesteśmy. Można tak zrobić, że będąc na jednym świecie, zmieniać sobie postacie? Wiesz co, nie wiem, czy namiot taki nie ma właściwości, ale niestety do końca ci nie powiem, bo nie pamiętam. Dobra, tu będzie idealne miejsce na bazę i na zakończenie odcinka. Więc zróbmy już tutaj to miejsce. Do ognia dajmy na razie szyszeczkę. Upieczmy nasze trzy borówki, które dostaliśmy przed chwilą. Abigail i zasłaniaj mi. Dobra, i miam, miniam i miniam. A i nie napomina naszego też żołądka. Dobra, czy mogę dodać do ognia? Nie mogę. Szkoda właśnie, bo to fajna sprawa, którą moglibyśmy do ognia dać. A w tym czasie, kiedy będzie noc, to sobie ułożę ekwipunek. No a to byłby koniec tego odcinka. Trzymajcie się. Więc zapraszam. Łódź, ptaka popalili! Ptaka spalili! Nie ma nic z niego. O Jezu, palę. Ptaka zaatakował piorun. Co to było? Dobra, tylko trzeba do tego ognia wrzucić. No, ognisko padło! No. Czekaj! Pochodnia. Czekaj. Już stawiam, spokojnie. Chwilę grozy. Ej, jakby dobra. Co, to ja mam śpiwo. Nie wiedziałem, że to jest możliwe. Nam się ognisko spaliło, what? Ogólnie okej, okay, dobra. Jeszcze takie pytanie. Odcinka, no dobra, odcinek. To poza odcinkiem. No to hej, siemano.